Do wypadku doszło 22 kwietnia w Kroczymiechu. Kierujący samochodem marki Jeep, 35-letni mieszkaniec Libiąża, jadąc od strony Libiąża w kierunku Chrzanowa, potrącił w okolicach jednego z zakładów przy ulicy Kroczymiech pieszego, który nagle wtargnął na jezdnię z chodnika. 52-latek trafił do szpitala. Tam wskutek odniesionych obrażeń zmarł. Kierujący Jeepem był trzeźwy, pobrano krew na zawartość alkoholu, jak i narkotyków. Pojazd został zabezpieczony do dalszych badań przez biegłego. Natomiast dalsze przyczyny, okoliczności tego wypadku będą już badane w trakcie prowadzonego śledztwa. Policja apeluje do pieszych, by zachowali szczególną ostrożność przechodząc przez ruchliwą drogę i żeby korzystali z oznakowanych przejść dla pieszych. Do pieszych możemy tylko apelować, aby przechodzili w miejscach wyznaczonych, a w tych miejscach, gdzie nie ma tych przejść, po prostu przechodząc, żeby zachowali szczególną ostrożność. Niestety, nawet jeśli oznakowane przejścia znajdują się w pobliżu, piesi często nie korzystają z nich i łamią przepisy. Tak dzieje się na przykład u zbiegu ulic Krakowskiej i Garncarskiej, gdzie w odległości kilkudziesięciu metrów znajdują się aż dwa przejścia dla pieszych. Mimo tego wielu chrzanowian robi sobie skrót i przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Efekt, mandaty sypią się tu często. Są tutaj dwa przejścia dla pieszych. Są to przejścia oznakowane i one są w odległości, nie ma tutaj nawet 70 metrów, ale to tylko pokazuje, w jaki sposób piesi podchodzą do tego bezpieczeństwa. Za przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym grozi mandat od 50 do 100 zł.